rodzinna, a przy okazji zapoznanie ludzi z kulturą starożytnych Indii, czyli z tańcem, teatrem, muzyką. No i też zachęcenie do interakcji. Mamy warsztaty jogi, tańca, dużo teatrów. No i mamy nadzieję, że jest to rozrywka dla ludzi w każdym wieku. Czyli można przyjść z dwulatkiem, można też mieć 90 lat i nadal świetnie się u nas bawić. Oprócz słońca, oprócz wody, oprócz leżenia do góry brzuchem, jest też głęboko w nas coś, co domaga się trochę innego pokarmu, czyli dusza. I to właśnie staramy się robić na naszym festiwalu. Dać ludziom okazję na kontakt z żywą, taką kreatywną sztuką. Taki jest cel naszych przedstawień.